Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Tramadol i Hydrochlor się kłania. Właśnie jestem u kolegi Grzegorza w Krakowie. No i taki sobie zbiorniczek między innymi, 450 litrów postawił. Jak widzicie, bardzo fajne zielsko. Grzesiu się do wywiatu nie dał namówić. Niestety, powiedział, że nigdy z niego nie zrobimy. Ale może kiedyś. Słuchajcie, to nie jest jedyny zbiorniczek Grzesia, nie, nie, to tak nie można powiedzieć. No wiem, że łapy mi się trochę trzęsą, a statywu nie mam, nie wziąłem żadnego. Ale może do Piotrka, do którego dzisiaj jadę, może u niego znajdziemy jakiś statyw. Dobra, to jest pierwszy zbiorniczek, który Grzesiu postawił. A później stwierdził, że rośliny z przycinki też muszą gdzieś iść. I ryby, których mu się namnożyło trochę za dużo i postawił taki zbiorniczek 170 litrów. Nie wygląda, ale jest głęboki. Tak, jedna z moich koleżanek. Podobno. Ale cicho, nikomu nic nie mówcie. Dobra, to jeszcze nie wszystko. Wiem, odbija się słońce, ale ja tutaj przyjechałem do Grzesia tylko na chwilę i zaraz Piotr mnie odbiera i jedziemy do Wrocławia. Tak, jestem w Krakowie w tej chwili. To jest kolejny zbiornik Grzesia, a właściwie to kilka zbiorników, bo popatrzcie, tutaj jest taki zbiorniczek prawie że nieoświetlony. Nie wiem, ile to ma nawet litrów. Grzesiu, ile to ma litrów to w rogu? 35. A ten ma 300, tak? Może 320. No, 300. 300, 320. I tu jeszcze taki mały krewetkarium sobie postawił. A co? Chłopak sobie pracuje. Przy biureczku. No. O, i się trochę naoglądam tych zbiorników. I to taki krótki filmik od Grzesia z pozdrowieniami dla Was z Krakowa. Cześć.